Witajcie, dzień dobry, witamy Was z naszej lekko odnowionej kanapy w 34 odcinku Rozmów po godzinach. Witają Was Ola. i Błażej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podróżach. I będą to, tak jak tutaj Aż tabliczka się wskazuje, upewniłam, czy na czy na pewno. pewno podróże małe i duże. Będziemy chcieli z wami porozmawiać na temat tego, gdzie chcielibyśmy podróżować oraz jak mogłoby to wyglądać w tym momencie. Dlaczego to jest ciekawe? Ponieważ mamy świeże doświadczenie z wylotu i przylotu, jeżeli chodzi o odwiedziny w Polsce, i było to dla nas na pewno bardzo ciekawe doświadczenie, troszkę inne. I może chcielibyśmy się też tak podzielić tym doświadczeniem i w ogóle tym, co jakie mielibyśmy plany, jakie mieliśmy plany dawno, dawno temu, Tak. nieprawda? No, nasz związek zaczął się od podróży. Od tego trzeba zacząć przede wszystkim, bo no, zaczęło się właśnie od tego, że najpierw zaplanowaliśmy tego city breaka, który nam wypadł w Paryżu, a potem zaplanowaliśmy wakacje, które wydarzyły się jeszcze wcześniej Wcześniej. niż ten city break. Tak jak wiecie, znamy się już z Błażejem bardzo długo, bo ponad 20 lat, ale dopóki nie zaczęliśmy być razem, no to razem nie podróżowaliśmy. No nie liczę tego obozu, na którym się poznaliśmy, no bo to nie była samodzielna podróż w żaden sposób, ale nigdzie nie wyjechaliśmy razem tak, nie wiem, we dwójkę, czy nawet ze znajomymi, czy jakkolwiek. Więc ta podróż na Maltę, te wakacje nasze, to była pierwsza taka podróż. I prawdą jest, że wyjazdy nie tylko w parach, tylko w ogóle, W nawet ogóle. właśnie wśród znajomych, bardzo weryfikują znajomości. Bardzo często jest tak, że wydaje ci się, że się z kimś świetnie dogadujesz, że macie super relacje i pojedziecie nawet na głupi 3-dniowy wyjazd i czasami ta znajomość wam klęknie totalnie. I tak jak mówię, nie dotyczy to tylko związków, chociaż w moim przypadku dwa, powiedzmy, związki właśnie się wyjazdowo zakończyły. Więc to było bardzo duże ryzyko. Znaczy, może inaczej. Nie, już jak wyjeżdżaliśmy, to już byliśmy razem. To są takie technikalia trochę, ale jak planowaliśmy tą podróż, to jeszcze nie byliśmy razem, więc nawet, wiecie, zaryzykowaliśmy na tamtym etapie naszą przyjaźnią. Czy to się uda, czy nie uda, i nie wiedzieliśmy, czy mamy taki sam styl podróżowania. No bo wiecie, style podróżowania są dwa. Albo się podróżuje tak jak my, czyli wszystko wcześniej przygotowane, jesteście o odpowiednim czasie na lotnisku, macie wydrukowane, wszystko tutaj poukładane, a są też osoby, które podróżują w chaosie. Wszystko na ostatnią chwilę, wchodzą do samolotu jako ostatni. I jak się takie dwie osobistości spotkają na jednej podróży, no to może być problem. Na szczęście u nas tak nie było. Nie. Znajoma w pracy mi mówiła, że ona jest z tych przygotowanych, a mąż absolutnie nie. Gdziekolwiek jeżdżą, zawsze jeżdżą na dwa samochody. No, na dwa samoloty się nie da. Na dwa samoloty się nie da. Tak więc okazało się wtedy, że podróżujemy w bardzo podobny Tak. sposób. I nas ta podróż wręcz, jakby może to był taki trochę początki naszego związku, to bardziej nam ten związek jeszcze podkręciła, i mam wrażenie, znaczy do tej pory mówimy, że to były najlepsze wakacje, przynajmniej ja tak mówię, że to były najlepsze wakacje w moim życiu, i postanowiliśmy, że na Maltę lecimy tylko sami. Polecimy tam za ileś tam lat, jak już dzieci będą duże i nie będą chciały z nami jeździć na wakacje, i wtedy sobie polecimy na Maltę, bo boimy się, że jak polecimy z nimi i będziemy za nimi musieli biegać, to nam Maltę obrzydzą. Tak, to jest nasze specjalne miejsce. My jeszcze mieliśmy wypad jednodniowy do Wielkiej Brytanii przed tym. Potem. To było To było po tym, to było w styczniu, kochanie. chodzi o moje interview przed samą Maltą. Ojejku, myślałam, że mówisz o odwiedzinach Nie, my u Agnieszki i mieliśmy. Jamesa. Nie, my mieliśmy jednodniowy wylot dosłownie do Wielkiej Brytanii. Wylatywaliśmy z samego rana. I wróciliśmy no Późno, późnym późno, wieczorem, tak. późnym wieczorem. Także pierwsze takie podrygi korzystania z Aer Lingusa.
tymi Tak. małymi samolotami. No było to ciekawe przeżycie. No i to była tak naprawdę pierwsza weryfikacja. Bo to było przed Maltą i to już widzieliśmy, że mimo jakichś perturbacji, rzeczy, które się zdarzyły wtedy, które były zupełnie poza nami, my byliśmy w stanie przez to przejść i wiadomo było, że to nie był jakiś problem dla nas, więc to było takie pierwsze. Dla mnie to był duży wyznacznik tego, że. Fun fact, powiedział mi potem, że po tym wyjeździe stwierdził, że zostanę jego żoną. Tak, bo to było. Ja po prostu wiedziałem to, dla mnie to. No, o tym mówimy w tym momencie, tak? Że podróże albo zbliżają, albo oddalają ludzi od siebie, i bardzo łatwo jest poznać osobę w podróży, kim ta osoba jest, bo nie ma tych barier, nie ma tych innych rzeczy, nie ma tych hamulców wewnętrznych i też spotyka się jakieś problemy, przeszkody, nie wszystko idzie gładko, i właśnie w tych sytuacjach wiadomo, jak dana osoba zachowuje się w tych wszystkich sytuacjach, i wiadomo będzie, że to jest wyznacznik na życie, że jeżeli ktoś po prostu irytuje nas z samego faktu irytowania nas w danym momencie, no to nic z tego nie będzie, a my się po prostu zgraliśmy. No, bardzo mocno się wtedy zgraliśmy, także wiecie, dzięki temu możecie nas teraz tutaj oglądać na tej kanapie w zasadzie. I potem był Paryż, no to wiadomo, Paryż też już był taki mocno zaświergolony, bo to Błażej wtedy na ten Paryż zaplanował zaręczyny, o czym ja kompletnie nie wiedziałam, nie domyślałam się. No, nie pomyślałabym o tym w życiu, że on tak szybko zdecyduje się od jednego kroku przejść do drugiego, ale też wiecie, z drugiej strony, po pierwsze, nie znaliśmy się krótko, a po drugie, też mamy już swoje lata i mieliśmy już wtedy też swoje lata. To tak, ale tak jak mówię, przez to, że byliśmy w stanie, wiedzieliśmy na co się piszemy w tej sytuacji, ja byłem bardzo zdecydowany i Nie było co tego odwlekać. nie było, to było, mówię, no to miało tak być i tyle. No. Poukładało się życie w taki sposób czasami, jak raz jeden w życiu akurat coś się tak fajnie złożyło, że warto było skorzystać i nie robić jakichś tam dziwnych innych historii No, widzisz, i pod bardzo dobrze, prąd. że skorzystałeś. No. Mówisz to, powiedziałeś to niemalże w taki sposób, jakbym nie skorzystał, to Nie, nic z tego by nie było. skorzysta. Nie, absolutnie. Nie, ja powiedziałam, ja się nie spodziewałam, że to będzie na tym etapie. Jeszcze, no, o tej, nie wiem, czy my tą część historii wam opowiadaliśmy, że Agnieszka, w sensie Sunshine Naska, ta, która mieszka w Oksfordzie, akurat byłam wtedy z nią jakoś tak na łączach. Pisałyśmy w tym momencie ze sobą na WhatsAppie, jak on poszedł to mieszkanie przygotowywać pod te zaręczyny. I ona mi mówiła, że on nie poszedł z nikim rozmawiać, chociaż nie znała go jeszcze wtedy. Nie poszedł na bank z nikim rozmawiać, tylko pierścionek pewnie odbiera. No to ją wyśmiałam w tym momencie, nie? No a Tam potem się. pierścionek już był dawno No. odebrany i naszykowany. To chodziło po prostu o naszykowanie tego miejsca. Konspira była. Też musiałem się wygłupić, jakąś głupią historię sprzedać przy tym wszystkim i oni mi jeszcze nie ułatwiali. No bo nie Nie ma wiedzieli, ale no łatwo. bo nie Nie ma wiedzieli, no. łatwo. Można tak liczyć potem, że Chociaż ktoś. nawet jakby cię znali, już by wiedzieli, to James też by ci na pewno miał łatwo. Mamy cudowną relację Mamy z nimi. cudowną, po prostu. Naprawdę, to jest jedna z lepszych relacji w naszym życiu. Serio, serio. Jeżeli z kimś sobie potraficie tak mocno docinać i mimo to się nie obrażacie, to znaczy, że to jest naprawdę bardzo dobra relacja. I z drugiej strony można zawsze na nich liczyć, jakby trzeba było jakieś wsparcie czy cokolwiek. Oni są i to działa w dwie strony. Dobrze, wracając do tematu podróży. No, przez to, co wiadomo, stało się później, nie mieliśmy za bardzo szansy dużo podróżować. I tak jak już mówiłam, byliśmy jeszcze potem u Agnieszki i u Jamesa. Byliśmy też w Polsce, ale to jest opowieść na inny raz, może kiedyś wam opowiemy. No i potem już następna nasza taka podróż to już była, jak nasz syn miał 10 miesięcy i lecieliśmy do Polski na nasz ślub. Tak jest. No i tutaj już zmiana totalna, no bo przede wszystkim wiecie, jak jest, jeżeli chodzi o podróże z dziećmi. Ci, którzy mają dzieci, wiedzą, jak jest, jeżeli chodzi o podróże z dziećmi, a ci, którzy nie mają, też wiedzą, jak jest. Bo umówmy się,
No, ja teraz możemy się przyznać, będziemy Tak, się biczować w tym momencie. my już kiedyś mówiliśmy o tym. To nie Tak mi się jest wydaje, no. nic nowego. Wspominaliśmy o tym jak najbardziej. Że no, byliśmy jedną z tych osób, które jak widziały, że właśnie wsiada jakaś ilość tam dzieci na podkład. O Jezus Maria. Znowu te dzieciury te. Dzieciury znowu. I też ja pamiętam, jak przylatywałam do ciebie. Ja mówię, znowu z dzieciorami leciało. I teraz powiem wam, że jest mi tak kupio. Ale no, miałam Tak, zupełnie tak. inny mindset na tamtym etapie. I ja też wiem, że właśnie ludzie mogą taki mindset mieć. Co prawda, ja generalnie. Ale to też nie chodzi o to, żebyście wy nas nie zrozumieli. To chodzi o te osoby, które to nie, że coś się dzieje i Mnie prób. płaczące dzieci nie Nie, przeszkadzają jako to. takie. Ja zawsze miałam słuchawki wygłuszające, więc mnie to nie interesowało. Bardziej chodzi o dzieci, które po prostu są nie tyle niewychowane, niegrzeczne, no nie wiem jak to określić. Nie wiem, kopanie w krzesełka i rodzice nie zwracają na to uwagi. Brak reakcji ze strony rodziców Rodziców, tak. bardziej. To nas najbardziej zawsze irytowało, że rodzice mają strasznie. No nie są. Próbuję ominąć wszystkie te słowa w tym momencie. Tak. Nie, chodzi o to, że rodzice nie tyle, że zaniedbują swoje dzieci, tylko nie bardzo mają ochotę, Mają żeby wpłynąć na troszeczkę ich zachowanie. wywalone. Mieliśmy teraz przykład z tego naszego lotu powrotnego, gdzie jeden chłopiec biegał przez cały samolot. No i w końcu ten główny steward powiedział przez ten megafon, cokolwiek oni tam mają, telefon, że tylko on to powiedział w taki sposób, że prosi, żeby dzieci bez opieki nie biegały po samolocie, no ale mnie się przynajmniej tak wydaje, że miał w myśli to, żeby w ogóle nie biegały. No to co? Potem matka biegała razem z nim po tym samolocie. Już nie biegał bez opieki, to fakt, ale. No ale to znowu jest kwestia tego typu, czy on nie jest tam, nie ma No jakiś. może i ma, no nie, jakby mnie to tam jeszcze jako tako, bo nasza córka i tak tego razu nie spała, ale to zaraz do tego przejdziemy. Niemniej jednak są różne inne sytuacje, bo też pamiętasz jak lecieliśmy raz i tylko, że to jakaś była chyba Irlandka, skąd my, a z Oj, Majorki ona biedna, wracaliśmy. to tak jej współczuliśmy jej, bo jej już Tylko, że nerwy nerwy już puściły. jej bardzo puściły i ona bardzo na to dziecko jedno konkretne Tak. krzyczała, żeby się Bo zamknęło. wracając do tego, jak nas karma dopadła za te wszystkie lata i za te wszystkie razy. No właśnie. Ale Pierwsze loty, super. dwa, były super. Tylko, że lecieliśmy w obie strony z towarzystwem, bo w jedną stronę leciał z nami tata Błażeja. Potem już wracaliśmy jeszcze większą ekipą z tego ślubu, więc łatwiej było to wszystko ogarnąć. Dodatkowo nasz syn spał wtedy prawie przez cały lot, przez większość lotu i w jedną i w drugą stronę nie było z nim problemu. No więc my uradowani mamy dziecko podróżnika. Cudownie. No i kilka miesięcy później, jak około roczku naszego syna, polecieliśmy do Polski po raz kolejny. Ale okazało się, że syn prawdopodobnie wtedy był chory i być może miał ten skok ciśnienia, który spowodował ból w zatokach, bo on się Tak, obudził tylko. po prostu już taki, że miał chrypę i potem się okazały inne historie. Także prawdopodobnie bardzo mocno złapał go ten ból ciśnieniowy w Tylko, że co zatokach, jest no. ciekawe, zarówno i zawsze tak było, że i to obojga naszych dzieci dotyczy, ich jakoś przez większość przypadków w żaden sposób ani ziębi, ani grzeje start i lądowanie. Czyli te momenty, które najbardziej są, jeśli chodzi o zmiany ciśnienia teoretycznie, to u nich spoko. I on wtedy właśnie spał, natomiast darł nam się przez całą resztę lotu. Czyli to było około 2 do 2,5 godziny. Spał też 40 minut, zasnął w pewnym momencie, bo już był tak zmęczony, że zasnął na 40 minut, ale no to ten drobny interwał tam był, no to dobre 2 godziny się darł. I No i robiliśmy wszystko, wszystko. jedzenie, zabawki, czytanie, no Noszenie, próbowaliśmy. tak, siak i owak, cokolwiek innego, no Nie. nic, nic. Także Wy to tak. wychodziliśmy z pociągu, z samolotu. To my byliśmy wtedy my z tym dzieciurem. Z tym dzieciurem wrzeszczącym po prostu i no pewnych rzeczy się nie przeskoczy.
Natomiast no potem już mieliśmy też dłuższą przerwę w lotach, znaczy dłuższą. No on następnym razem, jak lecieliśmy, No no to to już niemalże rok lecieliśmy później. na Majorkę. I on wtedy był dużo starszy, no już wtedy wjechały bajki. On też był zainteresowany tym, co się dzieje za oknem, więc sobie patrzył. I już od tamtej pory nie mamy problemów, jeżeli chodzi o niego. On po prostu, ponieważ nie ma ekranu, dostaje ten ekran na lot i jest wszystko gitara. Także to jest tak, że my sobie, jakbyście kiedyś nas widzieli i będziecie mówili, to oni, ten hipokryci, tutaj cały czas opowiadają, że dziecko bez ekranu, bez ekranu. Na podróż dziecko ma prawo do ekranu na całą długość Tak, podróży. tak. To po prostu To my jest sobie jedyny raz, ułatwiamy tak. życie. Także jeżeli kiedykolwiek byście mieli okazję nas zobaczyć, tak, my nie jesteśmy hipokrytami, my po My prostu mówimy o mamy. tym otwarcie, że Tak, on podczas tak. podróży korzysta, i w tym momencie już prawda jest taka, że oboje korzystają, pomimo że no, mogłabym jeszcze trochę przeciągać, bo w przypadku naszego syna ja się zarzekałam i to nawet trochę mi wyszło, że nie będzie miał żadnego dostępu do ekranu do 18 miesiąca życia. Raz się pomyliłam i powiedziałam, że do 18 roku życia nie będzie miał. Tam trochę wcześniej się jakieś śpiewające, brzdące zdarzyły, no ale prawda jest taka, że zaczął te bajki właśnie oglądać, właśnie dopiero w okolicach, jak miał 2 lata. I to też w bardzo ograniczonym zakresie. No a teraz, tak jak mówimy, ma je w zasadzie tylko właśnie w jakichś trudniejszych sytuacjach albo na podróże. I na strzyżenie włosów. I na strzyżenie włosów, bo to też, ale to też jest trudniejsza sytuacja, Tak, też jest w umówmy ramach się. trudniejszych sytuacji. No i nasza córka teraz, tak, jak lecieliśmy w czerwcu, bo w czerwcu, jak lecieliśmy do Polski na 2 tygodnie, to był pierwszy lot naszej córki. No i tutaj też była wielka zagadka. Co się będzie działo, jak to będzie wyglądało, czy ona będzie chciała, czy nie będzie chciała. Ona już chodziła, a jest bardzo niezależną osóbką, bo my też tutaj, wiecie, mamy taką przestrzeń dosyć otwartą, no i ona sobie chodzi, gdzie sobie chce. Znaczy, no nie do końca, bo jest barierka na schody, nie wchodzi, ale w ramach tej przestrzeni tutaj na dole wchodzi sobie gdzie chce, ma pełną wolność. No i tak zamknięcie jej, no spodziewaliśmy się wszystkiego, a tymczasem okazało się, że nie było najgorzej. Nie, nie było najgorzej w jedną i w drugą stronę. Także syn nam opowiadał, że leciał samolotem, leciał pierwszym samolotem, potem leciał drugim samolotem, a teraz leciał Trzecim trzecim i czwartym. samolotem, czwartym, on zawsze mówi, że będziemy lecieć samolotem w górę i w dół. No i ona wtedy nam przespała te loty. Wydaje mi się, że oba, tak się nam udało. Teraz już troszeczkę inaczej, dlatego że w międzyczasie harmonogram drzemek jej się zmienił i ma już tą drzemkę tylko jedną, właśnie w okolicach tego, jak mieliśmy samolot do Polski. No i podróż do Polski, no to miodzio w zasadzie. No ona była troszeczkę przeciągnięta, ale wszystko było jeszcze w granicach normy, tak na dobrą sprawę. Ledwo usiedliśmy, chyba nawet jeszcze nie zdążyliśmy wystartować i ona już spała. Jakoś tak, że to w miarę nam się fajnie zgrało. I spała bardzo długo, bo ona spała prawie 2 godziny, czyli przez większość lotu. I potem się obudziła, coś tam zjedli. Nie wiem, jakby no, bardzo to poszło Nie było sprawnie. problematyczne. Tak, i potem w aucie też już ja ich tam zabawiałam, coś tam opowiadaliśmy, i potem chyba na ostatnią godzinę, czy nawet nie, też dostali jakąś tam bajkę, żeby syn też miał przerwę, żeby nie było, że cały dzień całkowicie spędzi z nosem w ekranie, bo to też nie najlepiej. Ale poszło to wszystko super. Mieliśmy przygotowane dla nich jedzenie, bo wiadomo, jak wiecie, jak z dziećmi, no to trzeba pomyśleć o wszystkim: o dodatkowym przebraniu, o wystarczającej liczbie przekąsek, o wodzie, o wystarczającej liczbie pieluch, jeżeli nie ten, w przypadku naszego syna, o nocniku turystycznym, który mamy. To jest zupełnie inny poziom organizowania się, niż jak się organizujecie samemu, no bo dla siebie nocnika nie musisz zabierać. Kto wie? No, my, może inaczej, my nie musimy jeszcze na siebie zabierać nocnika. Może tak, może kiedyś Tego się będziemy musieli, trzymamy. na razie nie musimy. Natomiast, no tutaj ta organizacja była inna. Niestety, w drugą stronę już ten lot nie wyglądał aż tak kolorowo. No problem był taki, że było opóźnienie 20-minutowe i przez te 20 minut czekaliśmy w korytarzu
na lotnisku we Wrocławiu, na wejście na pas Na płytę, no. i możliwość wejścia do samolotu. I córka mi usnęła na mnie w tym momencie. I problem był taki, że jak weszliśmy, zanim się zorganizowaliśmy, i tam cała ta obsługa, jak ten pierwszy komunikat ryknął, to był strasznie głośny i był strasznie taki dosadny. I ona się biedna obudziła, i potem już nie mogła zasnąć. I. No i nie spała cały lot i miała zespół niespokojnych nóg. Tak więc ona tam przez większość czasu na Błażeju, no różne rzeczy próbowaliśmy, troszkę oglądała, ale ona nie jest na takim etapie i w sumie to może to i dobrze, żeby siedzieć z nosem w ekranie przez na przykład nawet te 1,5 godziny. Ona mi się wydaje, że tak po 40 minutach to już było koniec. Już ona w ogóle nie była zainteresowana, gdzie i tak ona nie ogląda w taki sposób, że siedzi, patrzy w jeden punkt i nic ją poza tym nie interesuje, bo ona, tak powiedziałabym, że jeszcze bardzo aktywnie ogląda, że jeszcze komentuje, jeszcze coś tam patrzy sobie dookoła, więc no. Interesowało ją, co tam było widać za oknem. Jeżeli było widać za oknem, to tak dość interaktywnie. No, ja ją potem na trochę wzięłam, bo przede mną akurat nikt nie siedział, a ona miała właśnie, mówię, zespół niespokojnych nóg. Błażej ją tam trzymał, żeby nie kopała, no ale było trudno. Więc ja wzięłam ją też do siebie, żeby on trochę odsapnął. Przede mną nikt nie siedział, więc mogła tam sobie tymi nogami wymachiwać. I jeszcze tam bawiłyśmy się, a to naklejki naklejałyśmy, a to trochę wodną kolorowankę malowała. No ale też nie posiedziała nie wiadomo jak. Przetrwaliśmy to jakoś. Nie było wielkiego ryku, nie było jakichś afer. Staraliśmy się być maksymalnie najmniej upierdliwi dla innych pasażerów, jak tylko się da. Wydaje mi się, że nawet nam to w miarę Miejmy wyszło. nadzieję, nie nam to ocenić. No, no nie, no ale też nie ma kogo się zapytać. Subiektywnie wydaje mi się, że nie było najgorzej. No, może, wiesz, ta osoba, która siedziała przed tobą, może tam dostała kilka razy po nerkach niechcący. Zwracaliśmy na to uwagę, no ale nie było to takie proste. Natomiast no, przetrwaliśmy, pomimo tego, że jeżeli chodzi o loty z nią, z tych wszystkich czterech, to był to relatywnie najtrudniejszy lot, pomimo że zdajemy sobie sprawę, że nie był on mega trudny, no bo Nie. mamy w pamięci to, co działo się z naszym synem, kiedy miał około roku. Tak więc te podróże teraz u nas wyglądają no, zupełnie inaczej i też nie możemy sobie do końca pozwolić na wszystko. Ja wiem, że są ludzie, którzy podróżują z dziećmi i latają na inne kontynenty. Ja osobiście, bo nie będę się wypowiadała za Boże, ja nie jestem tak odważna i to nie jest na moje nerwy. To jeszcze nie ten moment troszkę. W pracy znajomy ma syna 2 miesiące młodszego od naszego syna i lecieli na Filipiny, ponieważ żona jest Filipinką na ślub, wesele. No, mówił, że to było trudne doświadczenie. Głównie przez to, jak długo to trwało i jak dużo zaangażowania w tym było, żeby zaopiekować się tym chłopcem w tym czasie, także No no. taki czterolatek, no nie To wiem ile było ten, wcześniej, to było jeszcze wcześniej, bo jeszcze to było wcześniej, rok temu. no to nawet On trzylatek. miał, wydaje mi się, że on miał wtedy 2,5 roku na tamten I moment, ile także. taki lot na Filipiny trwa, pamiętasz? No, ale to jeszcze z przesiadkami. A to jeszcze z To przesiadkami to już wydaje w mi się, ogóle. że 12 godzin w sumie i mieli 2 albo 3 przesiadki. Już nie pamiętam w tym momencie. No ale mniejsza z tym. No było to trudne i nie wybierają się w najbliższym czasie. I To wcale im się nie dziwię. pewne. A teraz może zmienimy odrobinę temat, bo tak jak ona wspominała, że my mieliśmy pewne plany co do tego, co chcielibyśmy zrobić, natomiast nie udało się. Ale jakie plany jeszcze mamy w ogóle? Może nie jakieś takie bardzo skonkretyzowane na tu i teraz, na najbliższy czas, tylko które miejsca chcielibyśmy odwiedzić? To, o czym rozmawialiśmy, to, że na pewno kiedyś chcielibyśmy razem do Stanów polecieć. Nawet był odcinek o Stanach Zjednoczonych, dlaczego nie chcielibyśmy w Stanach mieszkać. Natomiast polecieć i odwiedzić to jest zupełnie inna historia. Ja już w Stanach byłam, jak wiecie. Natomiast chciałabym teraz inne rejony. Jakby mogłabym powtórzyć Nowy Jork,
bo Nowy Jork jest super i no tylko, że jest mocno przebodźcowujący, ale jest super. Niemniej jednak moim bardzo dużym marzeniem od wielu, wielu lat jest zobaczyć Wielki Kanion i mam nadzieję, że kiedyś, jak już będziemy właśnie starsi, dzieci będą duże, to albo wszyscy razem polecimy, jeżeli właśnie będą chcieli i fundusze nam będą na to pozwalały, albo my sobie na emeryturze po prostu pykniemy podróż życia. Rzecz, o której nie rozmawialiśmy, a którą ja też chciałam, to jest od też już wielu lat takie moje ciche marzenie, które zostało uśpione przez wiele rzeczy, to jest Japonia. Rozmawialiśmy na ten temat. Rozmawialiśmy na temat Oczywiście, że Japonii, tak. czy to ja nie pamiętam, Żona nie jestem już pamięta, bo stara. rozmawialiśmy. Ja mówiłem, że byłem bardzo blisko swego czasu, że prawie mogła się taka podróż udać, i właśnie moje marzenia w tamtym momencie zostały rozbudzone, że też chciałbym tą Japonię odwiedzić. Rozmawialiśmy. No nie pamiętasz. Nie Nie pamiętam. Jestem pamiętasz. No źle, już nie, no. ginkgo biloba za mało. Prawda? Także to ja powiem, ten co pamięta, że rozmawialiśmy, że chętnie byśmy się wybrali. Także jakby moja intencja rozpoczęcia tego tematu to w zasadzie było wspomnienie bardziej Japonii, że to jest kraj orientalny, zupełnie inny, Wszystko inaczej. piękny, troszkę dziwny, troszkę wykręcony, No. posiadający dużo różnych ciekawych rzeczy. Inna kultura, to Oczywiście. co dla nich jest całkowicie normalne, dla nas jest dziwne i na odwrót. No. Tak więc, ale to są, wiecie, takie no, większe to podróże, to są takie kobyły, to nie jest rzecz, na którą można się zdecydować od tak w 5 minut. Więc może kiedyś będziemy mieć okazję, będziemy mieć na to środki, czas, siły i chęci, to wtedy się wybierzemy i tego nam możecie życzyć. Jak najbardziej. Dzisiaj natomiast dziękujemy Wam za oglądanie. Dajcie znać, jak to u Was jest z tym podróżowaniem i czy gdzieś chcielibyście pojechać, albo spełniliście już jakieś swoje marzenie i byliście w jakimś miejscu, które od zawsze po prostu było na top liście właśnie Waszych planów do zrealizowania. Podzielcie się wrażeniami. Ja bardzo lubię czytać takie A historie. może coś was rozczarowało? O, Bo dokładnie. to nigdy nie wiadomo, że właśnie najgorzej jest czasami z tymi marzeniami, że ma się jakieś marzenie i w momencie, kiedy ono się spełni, to nie przystaje bardzo mocno do rzeczywistości. No, mnie na Też. przykład rozczarowała wielkość Statuły Wolności, bo wydawało mi się, że jest większa, ale to wiele osób tak mówi, tak więc nie jestem oryginalna w tej kwestii. No nic, dziękujemy Wam dzisiaj za oglądanie. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym Do odcinku. zobaczenia.